Cześć. Fajny tytuł, co? Nikt nigdy czegoś takiego nie wpisał w YouTube'ową wyszukiwarkę. I bardzo dobrze, nie od dziś wiadomo, że moje filmy są inne. A ten będzie do tego jeszcze trochę nudnawy. Serio. Zrobiłem nawet zwiastun. Mówiłem? To po co w takim razie zrobiłeś film o laptopach, których nikt nie kupi? I to nie dlatego, że są absurdalnie drogie, ale też dlatego, że są nieopłacalne, są tak skonfigurowane, że to jest bez sensu. Bo zawsze chciałem to zrobić. Wyobraź sobie. Laptop, którego możliwości nie wykorzystujesz nawet w 50% siedząc sobie w Starbuniu, ale go masz. Nie dlatego, że go sobie kupiłeś, czy kupiłaś, tylko wygrałeś albo wygrałaś. W klawiterowym co lepsze. Kiedy ostatni raz był tutaj nagroda za 12 tysięcy złotych? Z tego co pamiętam, nigdy. I kto za to płaci? Doskonale wiecie, kto za to płaci. X.com za to płaci. I dlatego, że płacą, dzisiaj będziemy lokowali w tym odcinku ich aplikację, która wygląda w ten sposób. Tak wygląda ikona aplikacji. I kiedy ją klikniecie, to możecie się przenieść w czasie i w miejscu i wasz smartfon zmieni obudowę. To znaczy, w przypadku waszej aplikacji może to nie działać, ale wszystko poza tym działa dokładnie tak samo. To co, gotowi? Nasz pierwszy zawodnik. Razer Blade Stealth. Intel Core i7, 16 GB RAM, dysk SSD 512 GB, grafika Intel UHD Graphics 620. I cena 8000 zł. Kolejny zawodnik. 13-calowy MacBook Pro. Procesor Intel Core i7, 16 GB RAM, dysk 512 GB, grafika zintegrowana, Intel Iris Graphics 650. Wybraliśmy wersję 13-calową. Za 11 300 zł, 13 cali i brak dodatkowej karty graficznej. Karta jest zintegrowana? No tak. Poczekajcie, aż pokażę wam kolejny sprzęt. Microsoft Surface Book 2. 11 700. Specyfikacja? Intel Core i7, 512 GB SSD, 16 GB RAM, przekąt na 13,5, ale dodatkowa karta graficzna GTX 1050. Nasze testy zacznijmy od wyglądu, bo w końcu kupujemy oczami. A gdzie najlepiej pokazać takie laptopy? Oczywiście w ich środowisku naturalnym. Przedstawiam wam, zresztą mniejsza o imię. Siedzi tu od wielu godzin, bo na tym polega jego bardzo potrzebna i twórcza praca. W zasadzie nikt tak naprawdę nie wie, czym się zajmuje, ale podobno jest freelancerem, copy, ghostwriterem, czasem nawet in-house filozoferem. Naszemu bohaterowi brakuje tylko jednego. Odpowiedniego narzędzia pracy. Tak prezentuje się laptop Razera. Logo na obudowie, dwa porty USB 3.1 i jeden USB typu C. Wyjście słuchawkowe i port HDMI. Klawiatura podświetlana na wiele różnych sposobów i błyszczący dotykowy ekran LED o rozdzielczości 3200x1080. Niezależnie jednak od tego, jak świetnie prezentuje się Razer, wszyscy i tak wiemy, jakie logo powinno znajdować się na komputerze odpowiednim dla tego człowieka. Tak samo kontrowersyjne, co pożądane jabłko, zdobiące komputery coraz bardziej minimalistyczne, jeżeli chodzi o obudowę i skromniejsze, jeżeli chodzi o porty. To znaczy, portów jest wiele, ale choć pełnią różne funkcje, wszystkie poza wyjściem słuchawkowym mają taki sam kształt. Te minusy może zrekompensować olbrzymi gładzik i nowa, podobno lepsza, choć niestety też bardziej awaryjna klawiatura. No i największa innowacja, czyli Touch Bar. Takie rzeczy jak jasność, głośność czy podświetlenie klawiszy regulujemy tutaj. Z kolei w różnych programach pojawiają się skróty przydatne w tych programach właśnie. Czyli pasek dotykowy jest pod ekranem, który dotykowy już nie jest. Jest za to błyszczącą retiną o rozdzielczości 2560x1600. Ale niektórzy mają alergię na to logo i nigdy nie kupią sobie komputera z tym logiem. Poza tym w tych nowszych wersjach się nie świeci, więc z daleka nie widać, jaki macie komputer. Więc może kupić coś podobnego, ale z jedną dodatkową zaletą. Odczepianym ekranem, dotykowym, rozdzielczości 3x2000 pikseli. Jak przyjrzeć się Surface Book 2 od Microsoftu bliżej, zalet można doszukać się więcej. Zaliczyłbym do nich zróżnicowane porty, choć wiem, że nie wszyscy podzielą moje zdanie, i drugą kamerę, która przypomina, że mamy tu do czynienia z urządzeniem 2 w jednym, choć wiem, że tego zdania większość z was nie podzieli. Spokojnie, nie będziemy się na tej kamerze skupiać. Zaznaczam tylko, że jest. Jeżeli chodzi o bezpośrednie porównanie wyglądu, to proszę bardzo, jest tak, tak i... Wróćmy do rzeczywistości, czy te piękne, błyszczące i absurdalnie drogie trzynastki poradzą sobie z jakąkolwiek grą?
terrorists win. Poznajcie młodego gracza, który ma niestety nie młody sprzęt, więc nie może na nim odtwarzać najnowszych gier, więc jest sfrustrowany. Na szczęście gruchnęła wiadomość, że przyjeżdża ciocia z Ameryki i kupi prezent, przywiezie w sensie, nowy, drogi laptop, a skoro drogi, to dobry. Oh my god, Jasiu, ale się z ciebie zrobił big boy. Trzynastka Razera wyglądem pasowałaby może do pokoju gracza, ale jeżeli szukacie laptopa gamingowego, to wybierzcie coś innego z portfolio tego producenta. Tym bardziej, że już w 14-calowych Blade'ach znajdziecie zupełnie nie najgorsze karty graficzne, które dają dużo większe możliwości niż zintegrowana grafika w naszej trzynastce. MacBook Pro. Nie jest raczej pierwszym wyborem graczy, ale ciocie z Ameryki mogą tego nie wiedzieć. To nie jest oczywiście tak, że nie da się grać na MacBooku, tylko po prostu ten sprzęt nie jest do tego. Z kolei granie na tablecie z doczepioną klawiaturą nie brzmi dobrze na pierwszy rzut ucha, ale Surface Book 2 jako jedyny z testowanych dziś komputerów ma osobną kartę graficzną i jako jedyny poradzi sobie z bardziej wymagającymi grami. Nie należy go jednak traktować jako laptopa gamingowego, jest lepszy niż pozostałe dwa, ale tak naprawdę wszystkie trzy zaprogramowane są tak, żeby poza modną kawiarnią dobrze sprawdzały się w biurze. Zasadniczo do pracy nie zabieramy swojego laptopa i nie dojeżdżamy własnym samochodem. To dwie złote zasady. Jeżeli jednak zdecydujecie się złamać pierwszą z nich, pamiętajcie, że koledzy i koleżanki z pracy będą szanowali wasz sprzęt tak samo jak szanują was. Czyli wcale. Warto o tym pamiętać, podłączając swój laptop do ładowania w Open Space. I tutaj to, co kiedyś było silną stroną Apple'a, stało się silną stroną Microsoftu. Jak pożyczać, to tylko dobre rozwiązania. Chodzi o magnetyczne podłączenie zasilania. Ta sytuacja jest oczywiście przerysowana. Normalnie kabel nie ciągnąłby się między biurkami. Ale ponieważ współpracownicy, którzy są złośliwi, na pewno przechodząc zrobią coś takiego, to jest super rozwiązanie. Kabel poleciał, komputer został. Podobnie, choć już mniej komfortowo, dzieje się w przypadku Razera. I nie dzieje się w przypadku MacBooka Pro. Wiadomo, że USB typu C się wyrabia. I po jakimś czasie pewnie ten kabel wypadnie, zanim komputer spadnie z biurka. Ale MacBook Pro przesuwa się po płaskich powierzchniach, więc jest większe prawdopodobieństwo, że ciągnąc kabel pociągniecie za nim komputer. Natomiast Razer ma tutaj gumy. I te gumy sprawiają, że przesunięcie go po biurku, nawet bardzo śliskim, jest trudne. Więc prędzej kabel wypadnie, niż komputer spadnie na, no, w tym przypadku dywan, ale zawsze lepiej, żeby nie spadł. W pracy ważne jest też bezpieczeństwo. Pracujecie, w sensie sprawdzacie, co tam na socialach się wydarzyło, idziecie zrobić sobie kawę, wracacie i okazuje się, że w międzyczasie wypuściliście 5 postów na fejsie, które może są i zabawne, ale nie waszego autorstwa. Trzeba się przed tym chronić. Surface ma Windows Hello, które działa tak, że wracacie, spoglądacie, jesteście zalogowani. Jeżeli się nieco zmienicie, aż tak bardzo się nie zmieniłem przecież. Jeżeli się nieco zmienicie, to będziecie musieli wpisać hasło. A co jeżeli ktoś wam zrobi zdjęcie? No nie, ze zdjęciem, przynajmniej takim, to się nie uda. Czyli w sumie dobrze. MacBooka z kolei włączycie i odblokujecie, używając czytnika linii papilarnych. A Razer ma stare poczciwe hasło, które będziecie wklepywać jakieś 50 razy dziennie. Jeżeli nie chcecie, żeby w waszym imieniu ktoś wpisywał coś na fejsie, no chyba że chcecie, albo po prostu nie macie fejsa, co też pochwalam. No dobra, ale kto chciałby pracować w takim miejscu, skoro można w życiu robić coś fajnego? Można być na przykład vlogerem. Bardzo mi przykro, większość vlogerów odmówiła udziału w tym programie, więc w roli vlogera wystąpię ja. No co? Siemanko, zapraszam na fascynującego vloga z mojego życia. Się łapa trzęsie, ciężko. Teraz z efektownym przejściem wyjdziemy na zewnątrz. No i siemanko, chodźcie ze mną do lasu. Tak jest, to są trociny. Są trociny, nie ma drzew.
sami musicie wyciągnąć wnioski. To znaczy, nie żeby tu kiedykolwiek wcześniej drzewa były, no ale... Ale wnioski możecie i tak wyciągnąć. Tam w tych krzakach są kuropatwy, ale ponieważ mam zły obiektyw, to niestety wam ich nie pokażę. Także koniec tego świetnego vloga. Uważam, że powinienem to robić częściej. No i jestem. Teraz trzeba to dzieło sztuki przegrać. Z karty SD. Jak dobrze, że Surface ma czytnik kart SD. Przecież jak można to wyrzucać z komputera, no? Razer czytnika nie ma, ale ma port USB, do którego podłączycie praktycznie każdy czytnik. Do MacBooka niestety potrzebować będziecie czytnika na USB typu C lub przejściówki. Dobra, złożyłem te kilka klocków, nie nałożyłem tutaj wielu elementów, ale są pewne wyzwania. Ten pierwszy klip jest w 4K, pozostałe są w 1080p. Zrobiłem takie dozumowanie, coś tam. Nie wyszło to świetnie, ale chodziło o to, żeby to było jakimś wyzwaniem dla tego komputera. Ślimaka zrobiłem w slow motion, a potem przyspieszyłem go 900%. Natomiast siatka w slow motion jest zwolniona do 25%. No i właściwie to wszystko. I teraz zobaczmy, jak w pełnej rozdzielczości, to jest ważne, tutaj można zaznaczyć sobie full, ale można też zaznaczyć 1/2, 1/4, 1/6, więc ja zaznaczam full. Jak to się odtwarza bez renderu? Zapraszam na fascynującego vloga z mojego... Się łapa trzęsie, ciężko. Widzicie? Teraz efektownym przejściem wyjdziemy na zewnątrz. Zapraszam na fascynującego vloga z mojego życia. Też świetnie. Na Razerze sytuacja wygląda przedziwnie. Podczas odtwarzania i edytowania, generalnie montażu, akceleracja GPU przeszkadza. Widzicie takie paski, jakieś zielone rzeczy na ekranie, no to... To się nie da. Możecie ją wyłączyć i wtedy te zakłócenia znikają, ale za to czas renderu wydłuża się prawie 4-krotnie. Być może są jakieś sposoby, żeby to obejść. Mi się nie udało. Razer, odtwarzając naszą sekwencję w pełnej jakości, też się przycinał, więc skupmy się na najważniejszym, czyli czasie renderu. Najszybciej radzi sobie Surface Book 2, co nie jest żadną niespodzianką. Natomiast walka między MacBookiem i Razerem toczy się dużo dłużej. Gdybyś wybrał inny program montażowy, na przykład Final Cut'a, to MacBook już dawno by skończył, możecie powiedzieć. Być może, ale nie wybrałem Final Cut'a. Sorry. Wyniki renderu w Premierze są następujące. Surface Book 2 minuta 40. MacBook Pro 6 minut 15. Razer 17 minut 35 sekund. A po włączeniu akceleracji GPU 5 minut 54 sekundy, ale za to finalny plik zawierał błędy. Abstrahując jednak od problemów z Razerem, w tej konkurencji Surface wygrywa zdecydowanie. Ale choć to zaskakujące, nadal nie wszyscy komunikują się w formie wideo. Niektórzy, nie wiedząc dlaczego, piszą. Jeżeli należycie do tej grupy, być może ta część testu was zainteresuje. Agata prowadzi bloga Agata Berry, a Kamil jest szerzej znany jako ekskluzywny mener. Na co zwracasz uwagę w klawiaturach? Na wygląd. No i na to, czy są wygodne w pisaniu i czy wydają jakieś dźwięki brzydkie czy ładne. A z jakiego komputera się przesiadłaś? Ja pracuję na Asusie. W zasadzie ta klawiatura, te klawiatury 3 są całkiem inne niż Asus. Okej, okay, ja z kolei codziennie pracuję na MacBooku Airze, starszej wersji i mi się już ta klawiatura nie za bardzo podoba. I mam wrażenie właśnie, że ona tak chodzi tanio. Ten materiał, dobra, który jest wykonany, jest taki... Te klawisze zaskoczyły mnie taką miękkością i są takie jakby aksamitne. I to ci pasuje, bo mi to nie pasowało. Miałam wrażenie, że to jest takie... No i podoba mi się też to, że ta klawiatura jest jasna. Bo... Chociaż tutaj, w tym laptopie, z tego co wiem, podświetlenie może być w różnych kolorach, nawet w kolorach tęczy. I to powiem, tak, też to co jest takim gadżetem w sumie nie do końca potrzebnym. Bo to może rozpraszać. Ale na Instagramie, na zdjęciach może całkiem fajnie wyglądać. I mi się tutaj jeszcze podoba to, że touchpad jest tak praktycznie zlany tak, z całością, nie, że nie przeskakuje, czyli czuć, że jest w innym miejscu. Natomiast tutaj ten touchpad jest niżej i to widać. Jest głośny. Tak, no dźwięk jest... Ten jest... Dźwięk jest bardzo niefajny, bo dźwięk jest jak z jakiegoś starego laptopa. Tak. I klawisze w tym skaczą trochę lepiej niż w tym, ale to nadal nie jest ten komfort, który mam u siebie w Macu.
No i w tym mamy też największego touchpada. Sam ten panel bardzo mi się podoba, bo rzeczywiście to jest super, że nie wydaje dźwięku, jak zwiększam. I nie odstaje, bo czasami jest tak, że jak producenci tworzą na przykład coś dotykowego, to masz wrażenie, że to bardzo mocno odstaje od reszty. A to mam wrażenie, że jest wkomponowane w klawiaturę i bardzo fajnie działa. No ja jestem totalnie za tą klawiaturą. Ja już wiem, który jest na pierwszym, który jest na drugim. No tak, dla mnie to jest zwycięzca. Ten, dobra, a drugie miejsce? Tutaj jesteśmy jednogłośni. Drugie przyznam temu właśnie za ten fajny, jasny kolor i te przyjemnie aksamitne klawisze. Natomiast minusem jest tutaj ten gładzik. No a trzecie to, bo zdyskwalifikowałam ze względu na tył. Jak niewiele trzeba. Dla mnie to jest, ten ma pierwsze miejsce, to jest na drugim, ten laptop jest na drugim, ten jest na trzecim, jak mam być szczery. Czas na test przedniej kamery. Ale kto używa przedniej kamery w laptopach? No wiadomo, ci ludzie, którzy wyjechali gdzieś i chcą połączyć się z rodziną. Ja, jak widzicie, wyjechałem do Anglii i wy będziecie moją babcią. Jeżeli nie chcecie, to możecie nie oglądać i nie słuchać, ale wtedy nie dowiecie się, jak działa Skype na tych komputerach. Zaczynamy od Razera. Halo, babciu? No, wyjechałem, widzisz, w Anglii jestem. Wreszcie mi się powodzi, w sensie, no, sukces, karierę tutaj robię. Dobrze mnie widzisz i słyszysz? Babciu, czy ty mnie w ogóle słyszysz dobrze i widzisz? Bo teraz mówię do ciebie już z innego komputera, to jest Surface Book 2. To jest produkt Microsoftu. To jest duża firma. Duży sukces. Prawie tak duży jak mówię. Babciu, teraz mówię do ciebie z takiego komputera, co używają ludzie, co odnieśli sukces. I przyjechali tu do Anglii. Ale nie tylko w Anglii. W innych krajach też ludzie, którzy odnieśli sukces, korzystają z tego komputera. Także mam nadzieję, że teraz widziałeś i słyszałeś mnie najlepiej. A skoro o zawrotnej karierze mowa, który z tych laptopów wybrałby programista? Generalnie nie ma czegoś takiego jak laptop idealny dla programisty. Myślę, że z tych trzech laptopów wybrałbym produkt Microsoftu. Skoro o Surface Booku mowa, można za około 440 zł dokupić do niego rysik. Pytanie, czy to jest rysik, który przydałby się grafikowi? Dla mnie na przykład ważne jest, jak mocno opóźnia rysik to, co rysujemy. Tu jest to dosyć szybkie. Patrząc na nacisk, jest bardzo fajnie. Wygodna gumka. No generalnie mi bardzo pasuje do pracy, by był dla mnie elegancki. I to wszystko jest super ważne, ale najważniejsze jest i tak tylko jedno pytanie. Jak na tych laptopach ogląda się Netflixa z synem? Tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwie rzeczy. Ekrany i wbudowane głośniki. Swoją drogą to całkiem przyzwoity serial. Już? To teraz czas na konkurs, który odbędzie się na Instagramie. No nie, na Instagramie. Nie mam Instagrama. No to po co ci laptop? Zbyt drogi. Będziesz mu robić zdjęcia i gdzie będziesz wrzucać? Także na Instagramie trzeba zaprojektować etui dla wybranego laptopa z tych trzech. Tylko proszę, zróbcie takie etui, w sensie zaprojektujcie coś, co Wam się będzie podobało, a nie próbujcie się przebotować mnie czy sponsorowi, bo to zawsze źle wychodzi. A jak zrobicie coś, co Wam się będzie podobało, to istnieje też pewna szansa, że spodoba się to innym. Technika dowolna, więc można to graficznie zaprojektować, taką grafikę wrzucić na Instagrama, albo nie wiem, ulepić z plasteliny, z kartonu, zrobić zdjęcie i wrzucić na Instagrama. Warunek jest tak naprawdę jeden, trzeba oznaczyć X.com i mnie, żebyśmy wiedzieli, że wrzuciliście Wasze prace i żebyśmy mieli szansę je ocenić. No i to w sumie tyle. Bardzo Wam dziękuję i życzę powodzenia. Możecie teraz zagłosować w sądzie w sumie. Za to się nie dostaje nagród, ale ja jestem wdzięczny wtedy. I z wdzięczności tej, że zagłosowaliście, pokażę Wam, co będzie za 2 tygodnie. O kurde. Ale to dopiero za 2 tygodnie. Także do zobaczenia, pa.